Szalom, panie i panowie, witam bardzo, bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym proszę napisać komentarz, proszę stworzyć bitwę za 7000 zł, subika zostawić, łapkę w górę zostawić, bo to są wymogi. I po prostu piszecie komentarz, ja wybieram najlepszą, gramy i do zwycięzca trafia blik, paysafe albo skin za 60 zł, więc zachęcam, żeby brać udział. Umówmy się, tak? I w dniu dzisiejszym cel jest szczytny, gdyż zrobimy to, co umiemy najlepiej, czyli ukradniemy. No właśnie tak, ukradniemy. Wchodzę sobie w zakończone i sortuję sobie od najwyższej. Ja nie mam pojęcia, ile będzie kosztowała ta najdroższa bitwa. Jak widzicie, budżet mam. Umówmy się, ja ostatnio jestem turbo zajobasem na Kajsagu. Naprawdę turbo zajobasem. Jestem ciekawy, czy i za ile to będzie bitwa. Mam nadzieję, że to nie będzie bitwa za jakoś 50 tysięcy. 17500. Oh shit. Kto to stworzył? Dexon. I ile zgarnął? 17 tysięcy. Ej, Houston! Te! Mordini! Ja chcę to skipnąć. I zgarnął 42 tysiące. Grał na bota i samo, który to przegrał, więc my robimy to... No, czy ja to chcę na pewno robić? Szczerze chyba domyślasz się odpowiedzi na to pytanie. Bierzemy Daka, najpotężniejszego z najpotężniejszych. I tworzymy. Bitwa za 17500. Stój, co jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135? Z 1000 1350. Innymi słowy 35% więcej. Wchodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. No trochę hajsu ubyło i zobaczmy, co my tu mamy. Na starcie skrzynka orange. Orange co, kuźwa? Nie wiem, orange co. Ale za stówę, tak? Ojojoj, na początek Duck tutaj wysuwa się na prowadzenie, ale spokojnie, przed nami takie skrzynki, że to się będzie działo. Widzieliście, że wcześniejsza batla zakończyła się czymś grubym. Ja tutaj chciałbym z 40 koła przytulić. To jest mój statement. 40 koła, por favor. I mam nadzieję, że to się dzisiaj uda. Zostaw w końcu łapkę w górę. Wiem, że mówiłem, ale nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi też stawić takie shadow dagelki za 500 zł, które wysuwają nas na prowadzenie 200 zł dominacji genetycznej w czystej postaci. I jeszcze ten baskill droższy. Okej, szczerze, jakoś ten myślałem, że ten point dizzeray troszkę bardziej dopisze. No i teraz ole się odwróciły. Ja point dizzerayem go miażdżę. Okej, to jest dobry omen. 300 by przewagi. Ja wiem, że no mocne skrzynie przed nami. I lepiej byłoby mieć szczęście na nich. Ale... Po co wybierać, skoro można mieć oba, tak? Nikt nie zapewni mieć szczęścia na tańszych skrzyniach i na droższych skrzyniach. I przykładem tego jestem ja, FIACO. I taki sam kod używasz na Casehugu, jeżeli sobie oczywiście klikniesz tutaj w plusa, później to zademonstruję. Ale jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to zachęcam się tym zainteresować. Oczywiście gra tylko dla osób pełnoletnich, kodzik FIACO, 10% bonusu do doładowania. I dwie skrzynie za darmo sobie otwierasz. Tymczasem mamy 400 przewagi. No tak bardziej 350 bym powiedział. Ale jednak, ohoho, no i Golden Coin za 700, co nas wysuwa naprawdę fajne prowadzenie. Tysiaczek przewagi. I teraz wchodzimy już naprawdę, że się tak wyrażę, piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Crystal Knives za 610 zł. No, obaj byśmy chyba chcieli tutaj coś lepszego otrzymać. Chinatowny za 400. Okej, okay, Chanticos. I to będzie ładny Asimov, to będzie Filtested, nie? Feel tested, let's go, 615 zł. Chinatown, Shadow Dagelki i Tiger Toothy. No, Shadow Dagelki i Tiger Toothy to są akurat przedmioty, którymi bym się zainteresował na twoim miejscu, bo właśnie na nie trwa giveaway, który znajdzie się w drugiej linijce opisu, więc wchodzisz sobie na Casehugu, jeżeli jesteś oczywiście pełnoletni i masz szansę takowe zgarnąć. Zainteresuj się, przyjacielu. Oj, zainteresuj się. Tymczasem, w międzyczasie zgarnęliśmy jeszcze Good Knife'a Tiger Toothy, więc jest naprawdę fajnie. Sushi Master, skrzynia za 1400, dająca 540, no nie jest to spełnienie moich marzeń, tam była Awupa Fate, oczko niżej. To byśmy już zakończyli tutaj zabawę, ale Golden Dragon za dwa koła daje zaledwie 500. Szału nie ma. Przepraszam, 800 oczywiście, przepraszam. Tak czy siak, no mamy tutaj 1300 zł przewagi. Skrzynia za 800 średnio oddaje. Muszę przyznać, że póki co te dropy jakieś powalone nie są. Ale przed nami jeszcze świńskie skrzynie. Przed nami cobblestone za złoty 20, co on tu robi? Co, jakiś błąd w Matrixie? Nie pytajmy. Pokryj, 560 zł. Wchodzimy już na naprawdę wysoki poziom. Onitaji. Onitaji za 1100 zł. Filtested. Filtested. Myślę, że mi maluje szczerze, ale filtested. Okej, okay, shadowki za 433. Szybciutki łyczek wody przed trzema najdroższymi skrzyniami. Fuel injector, będzie droższy mój. Let's go. Póki co, ta bitwa jeszcze się nie zwróciła, więc liczę tutaj na coś ciekawego. Good Knife Gamma Doppler za 1200. Casehawk za 2400 daje Imminent Danger. Imminent Danger za 5600. Zgarnia 25 tysięcy. Więc jest zwycięstwo. Powód do radości. Jest profit w postaci szybka matma 8-7 tysięcy złotych. Drugi powód do radości. I mamy naprawdę dużo zajebistych skinów. Trzeci powód do radości. Prawda jest taka, że gdyby on zgarnął tą memeczkę, to bylibyśmy trochę posrani. Ale tak się nie stało, więc...
jesteśmy ustawieni, tak? Na samym starcie zaczynam odcinek i jestem 7 koła do przodu. Tak trzeba żyć do giebiecu. To jest to życie właśnie, więc sobie szybciutko lecę na jakąś skrzyneczkę. Tutaj ten Nicuś kusi, ale Nicuś ostatnio oddał. Jeżeli nie oglądałeś poprzedniego filmu, zainteresuj się, bo było grubo. Piglocik. Piglocik, poproszę 3 najazd. 2400 zł. Ej, no kuźwa, ej. Dobra, plusik. No weź się, piglot, no. Okej, okay, 6000 zł, 2 razy pod rząd bajonet Doppler. Szansa 0,5%. A to, że polecam dwa obok siebie, nie wiem jaka to jest szansa. Możesz napisać w komentarzu, ale ja jestem przekonany, że to jest cholernie nikła szansa. W sensie, jakbym chciał tam to obliczył, ale wiecie jak jest. Incendiary, 5 takowych skrzynek, 1400 zł, szansa na Desert Hydra, na Blue Phosphora, na Digla Blaze'a, na Flipa Lora. Zarąbiste itemy. I mam nadzieję, że taki itemasek do mnie tutaj zawędruje. No póki co tak se. Asimov za 800, za 900 zł i w sumie 1700 zł z tego otwarcia. Fajny plus. Podoba mi się. Like it. 1100. Tak se. Wasteland Rebel 1900. Dobry dropkick. Fuel Injector za 1000. Ej, dobra, słuchajcie, ta skrzynia Incendiary. Niby tylko 280, tylko z perspektywy tych świniaków, które kosztują w tysiakach. A dropy? I Mo Prima Solcik. I naprawdę ładne te kałachy. Bo to wiecie, to, że kosztuje to jedno. Nie mam pytań. 2100, a jedno otwarcie nas kosztowało 1400. Dziękuję. Dziękuję. Thank you so much. Ej, czy myślicie, że będę bardzo... bardzo powalony? O, jest naczelny złodziej polskiego YouTube'a. No cóż. O kuźwa, Lin dwa razy pod rząd na swoich bitwach się wypieprzył. Oh man. Widzowie, pomóżcie Linowi. Zróbcie mu jakąś bitwę, bo widać, że chłopak ewidentnie nie ogarnia. Bitwa za 16 koła na 4 graczy. Dała 52. Tak spokojnie. No ostatnio jest kurde mocna pasa wygranych. Nie wiem, czy chcę taką... czy chcę taką powtarzać? Na trzech to nie ma ciula, że ja to wygrał. Musimy zrobić na dwóch. Jeżeli w ogóle jest szansa, żebym to wygrał, to tylko i wyłącznie na dwóch. Ja nie widzę szans, żebym ja to na trzech zgarnął. Ale content. No ale nie no, 16 koła. Kuźwa, jaki content? 16 koła, tak? Znowu Bot Duck. Mój odwieczny rywal. Mój normalnie... patrzcie, to jest tylko 11 skrzynek, ty. To muszą być mocne same skrzynie. Patrzcie, zaczynamy od razu od 800 zł. Tu już od razu jesteśmy... okej, okay, Containment Bridge Factory New. Okej, okay, nie mam pytań. Oczywiście cały czas otrzymuję diamenty, czyli walutę eventową. I będzie wam zaraz pokażę. Ładne rękawice potrafiące... kosztować w lepszym stanie, ale nie w battle skecie. In love za 1200, daj ładnego Huntsmana i mu bardzo ładnego Vulcana. No, cenowo wiadomo, że dla mnie. Ale wyglądowo wiadomo, że kwestia gustu, według mnie dla niego ten Vulcan. Fuel Injector jest za tysiaka, gonimy, gonimy, depczemy po piętach, zaledwie 200 zł różnicy. Tak jest, Karambit Lord, co prawda wcześniej był Dagon, AWP Dagon Lord, ale tutaj mamy Karambit Lord, co prawda battle skate. O, jeszcze dokładamy Bayonetta Tiger Tufa za 2400 zł. Z pokera, dzięki pokerze, dopisałeś. Snorty, skrzynia za 1800. 1100, okej, okej, alright. Mamy 4 koła przewagi. Vulkanik mnie jeszcze bardziej tutaj. No, delikatnie, myślę szczerze, że to będzie lepszy stan, jeżeli Wellworn. Nitro V3. No ta, tą skrzynię stać na więcej, ale i tak daje mi na plus. Case Hawk. Ostatnia skrzynia, o kuźwa, imitant, o kuźwa. Wygram to. Ja pierdzielę, wygram to. Jakbym, jakby nie ten sztyleto, w sensie ja założyłem, że nie dostałem tego sztyleto, nie? I miałem tej 12, on miał chyba 7 i patrzę 5, mówię, kuźwa lipa, to kosztuje 5,5 mato, no nie? Ale na szczęście nie wziąłem pod uwagę tego sztyleto. 28 tysięcy. Czy ja w tym momencie zarąbałem dwie najdroższe battle na stronie i dwie najdroższe wygrałem i to wygrałem, umówmy się, nie tak jakoś lamersko, że z battle za 16 poleciało mi 17. Tylko z battle za 16 mi dało kuźwa 28. I to dwa razy pod rząd. Ja wiem, na dwóch graczy powiecie, że pipi. No ale chłopie, kuźwa, no. To jest potężny drop, tak? Mam 46 koła tutaj. 100 koła w skinach mam. O, ja pierdzielę. A ile jest jakieś bogactwo do kwadratu, do giveaway, jak jesteś pełnoletni. Na case hagłód, jak mówiłem, klikasz sobie tutaj w plusik. Wiele metod płatności, skiny, krypto, bliki, wybierasz sobie, co tam ci pasi. Wpisujesz kodzik FIACO. Co mówiłem? Mówiłem, ile daje. Ale powiem jeszcze raz. 10% do ładowania, bonus do depozytu i dwie darmowe skrzynie na start. Jeżeli jesteś pełnoletni, zainteresuj się. I druga linka opisu giveaway oczywiście, inaczej być nie może. Poker i Nitro odpuszczamy. In love. In love. Dawno jej tutaj nie brałem na tapet. A tutaj ją trzeba troszeczkę okiełznać. Containment Bridge. Rozumiem. Temu kału. Żału nie ma. Gamma Doppler za 4200. Ja pierdzielę. Dawniej miałem tak, że jak coś trafiłem, no to potem trzeba było odpokutować. I drop był troszeczkę gorszy. Ale to nie ma miejsca na case hagu. Tutaj rozpierdzielam 24/7. Normalnie ja się nie ogłoszę królem strony, bo to ja nie chcę być samozwańczym królem. Sami wybierzcie po prostu. Sami wybierzcie.
chłopie przepotężny normalnie. Jest taka dominacja. No co prawda na tych shadowkach nie do końca, ale są też Crystal Knives'y. Skrzynia za 600 zł. Usus. Shadowki. Shadowki, no daj tego Dopplera, no. Kuźwa, Butterfly Doppler, mała szansa, ale jest, tak? O, taki Skeleton Fade'ik, on 7 koła kosztuje. Bardzo ładny. Karambit Fade. Jezu, nie wiem czy pamiętacie. Dawny czas, jak jeszcze Pasza grał z tym Karambitem Lowem. Karambitem oczywiście Fade'em. No, to był fajny, kurde. Pamiętam, że zawsze ten Fade mi się będzie... Mi się zawsze Fade będzie kojarzył tylko z właśnie Paszą, bo on taki grał. 1500 ze skrzyni za 610 nie jest źle, ale ja bym coś jeszcze chciał tu upolować. Proszę, przyjacielu. Pozwól mi jeszcze coś tutaj dać. 870. Coś 1000 plus i wychodzę. Przysięgam coś 1000 plus. No ten Karambit Fade, no kurde, no jakże on bliziutko, no. Tym razem Bowie Knife tak bliziutko. Huntsman zawsze bliziutko. Gamma dobry, przecież to wyhamuje tak szczerze. Autotronic, ej no, Houston. Dawaj. Kuźwa. 420, no trochę już tych skrzynek przemaglowałem. Ej, szczerze myślałem, że to będzie ten Flip Knife. Nawaja. No Crystal Knives to nie jest moja najukochańsza skrzynia, nie będę tego ukrywał, no są lepsze skrzynie. Ale no czasem też trzeba się z taką zapoznać, trzeba ją też właśnie okiełznać, tak? To nie ma w ogóle jakby prestiżu w tym, że sobie wchodzisz na skrzynię i trafiasz jakieś słabe przedmioty i nie docywasz tego momentu, tak? Pamiętajcie. Ja tutaj Paja Koida se zgarnąłem, bo wierzyłem do końca i wszedłem na plus. Tak trzeba żyć, to jest drogi widzu, to o czym mówię. Pamiętajcie, że cały czas trwa event, do którego możecie sobie dołączyć. Możecie sobie zbić kokosa, walicie sobie kokosa za 200 koła i macie 70, 80, 90 zł nawet mi się udało dostać. Więc fajnie, bo tą walutę dostajecie jak trafiacie skrzynki, jak otwieracie skrzynki. Tak samo jak otwieracie skrzynki, trafia wam się cashback, gdzie mam 1000 zł do odbioru totalnie jakby obok tego, nie? Otwieram sobie i dodatkowo leci mi cashback i dodatkowo przyprawiam sobie 1000. Let's go, to mi się podoba. To podoba mi się również, że dotrwałeś do końca tego odcinka. Pisz komentarz, dołączaj do giveaway i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się, strzała!